Nasze świętowanie zaszczycili znamienici goście. Witam gorąco pana Marka Janczaka, wójta gminy Łabowa. Witam doktora inżyniera Ryszarda Poradowskiego, członka zarządu powiatu nowosądeckiego. Dawne dni, czułe dni, wonią bzów przepojone, wiosną we krwi. To co my mamy zjeść po kawałku każdego? A co to jest, kurczak? Generał, ja nie wiem, jak na kurczaka to ma krótkie skrzydła. To może... Zabawy na indykę. To ja nie wiem, może kurczak faktycznie. I spróbujemy zaraz. Dobre. No. Ja mam to pomieszane. Jest dobre. Dobre. Z satysfakcją rozpoczynam podsumowanie 6. edycji konkursu kulinarnego, który od 2007 roku odkrywa sekrety kulinarne naszych przodków. Uczestnicy konkursu pochodzą z różnych okolic, przez co mogą reprezentować różne kuchnie domowe, a właśnie ta wspaniała spuścizna kulinarna przetrwała i jest do dziś praktykowana w naszych domach. Wszystkie potrawy są wyśmienite. Jury konkursowe ma do dyspozycji tylko i wyłącznie nazwę potrawy i numer. Poproszę panią Celinę Cempę, prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej, która przedstawi nam wyniki tego pracowitego, ale bardzo wymagającego jury. Komisja konkursowa oceniła wszystkie przedstawione potrawy i zgodnie z regulaminem przyznała następujące nagrody. W kategorii potrawy pierwsze miejsce przypada potrawie numer 3, placki ziemniaczane pieczone na blasze, masło i słonina marynowana wykonana przez panią Marię Burzyńską. Nazywam się Maria Burzyńska. I jestem autorką placków z blachy. Ale to nie same placki, to jeszcze coś do tak. No tak, do placków musi być albo słonina, albo masło, kto lubi. A nie można jeść z masłem i słoniną? No nie, to się gryzą te dwa smaki. Nie. Jak się te placki piecze? Bardzo prosto, muszą być ugotowane ziemniaki, dobrze utłuczone i do tych ugotowanych ziemniaków dodaje się mąki pszennej tyle, ile one potrzebują. Jak da się za mało, to jest za rzadkie ciasto, za dużo, za twarde, więc na pewno trzeba dojść do wprawy z takim czymś. Rodzina lubi takie placki? Tak. Nawet syn, który w ogóle nie lubi słoniny, spróbował ze słoniną i mówi, że są pyszne. No ale ta słonina była jakoś tak specjalnie przygotowana, ona nie smakowała jak słonina. Tak jak dawniej właśnie robili na wsiach, jak się zabijało świnie. I tą słoninę jeszcze ciepłą się nasalało i ta słonina się rozsoliła w takich korytach i ona jeszcze miała lepszy smak wtedy. A teraz no to wystarczy ją tylko posolić i z czosnkiem, zgniecionym czosnkiem. I musi posiedzieć parę dni i musi dobrze być osolona. W kategorii ciasta jury przyznało pierwsze miejsce pani Barbarze Leśniak za przekładaniec drożdżowy. Barbara Leśniak. Pani upiekła najlepszy placek w gminie Łabowa w 2012 roku. To jest placek, który pani robi tak od święta, czy... Częściej. To znaczy częściej. To jest łatwe, szybko, łatwo i tanio. No właśnie, to jest pani pomysł, czy to jest tradycja jakaś rodzinna? Nie tradycja. Po prostu dzieci lubią. Przyjęło się w rodzinie także. Dosyć często robię. No niech pani zdradzi trochę nam, jak to się robi. Robi się ciasto drożdżowe, tylko się nie robi na mleku, tylko zamiast mleka daje się śmietanę. I robi się 4 cienkie placuszki. I każdy placek, jak pan widział, był przełożony. I to można urozmaicić. Można na przykład pierwszą warstwę dać maku, druga warstwa to samo, przekładane. I na końcu była piana ubita tylko z białek, z cukrem i orzeszki. I na to następna warstwa i to tyle. No i do pieca, nie? I do pieca, tak. Można jeść na ciepło, czy tylko na zimno? Na ciepło jest jeszcze lepsze. Proszę jeszcze powiedzieć, jak się to cudo nazywa. Drożdżowy przekładaniec. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję się. Lidia Chronowska, kierownik biblioteki. Od 6 lat organizujemy konkurs kulinarny, który odkrywa jakieś dawne przepisy naszych dziadków, babć. I próbujemy przy pomocy tego konkursu powrócić zapachy, smaki z dzieciństwa, ale też promować proste, zwykłe potrawy, które wszystkim smakują. Ale to jest takie fajne połączenie, bo konkurs i Święto Niepodległości. Jest to dlatego ciekawe, że tak rodzinnie, spokojnie, radośnie, przy suto zastawionym stole spędzamy święta, nie tylko poważnie, nie tylko uroczyście, ale właśnie tak rodzinnie. To ta niepodległość się będzie dobrze kojarzyć w Łabowej, no bo kojarzy się z pełnym brzuchem, to jest chyba dobre skojarzenie. No, bardzo dobrze, gdyby sobie tak ludzie kojarzyli i właśnie do tego dążymy, organizując ten konkurs i zapraszając tutaj mieszkańców. No, wielkie jest zainteresowanie w gminie tym konkursem, bo 30 osób.
To jest mnóstwo uczestników, bo przecież Łabowa to nie jest wielka gmina. Jest kilkanaście wiosek i raczej zawsze nam się uda znaleźć. W tym roku nawet jest 7 nowych całkiem osób, które po raz pierwszy startowały w konkursie. Komisja konkursowa dziękuje wszystkim za udział w konkursie kulinarnym i przyznaje wszystkim nagrody książkowe oraz dyplomy okolicznościowe. Jesteśmy pełni uznania dla waszego entuzjazmu i pomysłowości. Umiecie i lubicie gotować. Smakowało? Bardzo smakowało.